Przechodzimy do punktu numer 7, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na lata 2018-2021 oraz projektu uchwały o zmianie w budżecie gminy Kleszczów na 2018 rok. Mają Państwo materiały, mają Państwo przed sobą wnioski. Bardzo proszę Panią Skarbnik do przedstawienia wniosków. Wnioski, które Państwo macie do topa, wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję, uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej i w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Pierwszy wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie dotyczy zmiany po stronie dochodów. Kwota zwiększenia 21 830 zł, 600 zł zwrot za zniszczone podręczniki i kwota 21 230 zł odpłatność za pół kolonii. Są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Numer 2. Zmiany po stronie wydatków. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie złożyła wniosek. Dotyczy zwiększenia zadania basen dla uczniów 37 tysięcy i pozycja 165 600 to jest przesunięcie środków z rozdziału edukacyjna opieka wychowawcza do rozdziału zobaczenie uczniów do szkół i dotyczy wynagrodzenia plus pochodne dla opiekunów podczas dojazdów do szkół. Są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Kolejny wniosek numer 3. Przedszkole w Uszczanowicach. Wynagrodzenie dla pracowników. Kwota zwiększenia 21 118 złotych 50 groszy. Chodzi o uralnienie planu w związku z subwencją oświatową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy według matryczki subwencji oświatowej. Przepraszam, 21, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Wydawało mi się, że pani tak jest. Są pytania? Proszę, powiedz wniosek. Z przedszkola w Łękińsku dotyczy podobnej sytuacji. Tutaj kwota zwiększenia 6355 zł 51 groszy. Czy są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Wniosek numer 5 ze Ośrodka Gminnego Pomocy Społecznej. Zwiększenie 250 tysięcy złotych. Chodzi o zabezpieczenie środków na lokalny program pomocy społecznej. Czy są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Wniosek numer 6 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Kwota zwiększenia po stronie wydatków 5270 zł. Chodzi o środki, które będą wydatkowane z projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Są pytania? Proszę o kolejny wniosek. Numer 7 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dotyczy również dofinansowania w ramach projektu Niemieckiej Współpracy. Są to środki dodatkowe i kwota ich po stronie wydatków 1750. Proszę, kolejny wniosek. Wniosek numer 8 związany jest z wnioskiem numer 6. To są zmiany po stronie dochodów i kwota na realizację projektu ze środków zewnętrznych 5270. Są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Numer 9 związany z wnioskiem numer 7 dotyczy dochodów, zabezpieczenie środków 1750 zł w związku z realizacją projektu środki zewnętrznych. Są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Wniosek z Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Na ekwiwalent dla strażaków zwiększenie środków 50 tysięcy złotych. Czy są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Również Zespołu Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego zmniejszenie 4022 zł 50 groszy. Zadanie zostało zrealizowane. Kwota została. Prośba o zmniejszenie wydatków. Czy są pytania? Proszę, kolejny wniosek. Z referatu LGG, wniosek nr 12. Zwiększenie środków zadania zimowe utrzymanie dróg i zmniejszenie drugiej pozycji kwota 2250 tysięcy złotych, 2 250 tysięcy złotych
dotacja celowa została środowiska. Nie wykorzystana poza, tak? Tak, bo okazało się, że było dużo głosów na koniec lipca, tak, przedstawiliście Państwo radną, bo to jest wczoraj, ale na 3 miliony 700 z tego komu są tylko 2 miliony można. Dobrze, czyli to wszystkie wnioski. Wniosek numer 13 i 14. Wniosek numer 13 z referatu organizacyjnego. Zwiększenie, to jest nowe zadanie, zakup systemu do transmisji na żywo, obrad sesji Rady Gminy. Kwota 60 tysięcy zł. Czy są pytania? Proszę o wyrażenie wniosek. 14 z referatu zdrowia, oświaty, kultury i promocji. Kwota zwiększenia 70 tysięcy złotych. To są umowy zlecenia plus pochodne dla opiekunów. Czy są pytania? To był ostatni wniosek. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak Pani Skarbnik wspomniała wcześniej, wszystkie te wnioski uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rolnictwa Ochrony Środowiska, która obradowała. Mamy tutaj również kilka innych wniosków. Wniosek. Chwileczkę. Wniosek gminy Drużbice. Gminy Drużbice oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 100 tysięcy złotych. W nocy z 17 na 18 lipca 2018 roku została dokonana uchwała kradzież wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach. Złodzieje włamali się do garażu jednostki przez okno w dyżurce. Przestępcy ukradli sprzęt ratujący życie i zdrowie oraz inne oraz mienie mieszkańców, przepraszam, gminy Drużbice oraz powiatu ochotowskiego. Tutaj mamy wymienione sprzęty, które zostały skradzione. Wartość skradzionego sprzętu szacujemy na około 150 tysięcy złotych. Tutaj w piśmie mamy również informację o tym, że strażacy są unieruchomieni, nie mogą wyjeżdżać do akcji, do pomocy mieszkańcom, ludziom poszkodowanym i wnioskują do Rady o pomoc. Bardzo proszę, pan radny Kamil Jarząbek. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, wysoka rado. Ja mimo negatywnej opinii Komisji Rozwoju Budżetu i Ochrony Środowiska staram się powiedzieć te zdania i powiedzieć to, co powiedziałem na Komisji Budżetowej. Uważam, że takie sytuacje, takie jednostki są bardzo pokrzywdzone, mają duży wpływ na bezpieczeństwo, być może nasze, bo być może my będziemy tam przejeżdżać i będziemy potrzebowali od nich pomocy. W chwili obecnej nie mają jak pomagać, nie mają jak ratować życia i mienia, dlatego uważam, że powinniśmy wykazać się odrobiną chęci pomocy i przekazać te środki na wskazane poniżej w piśmie cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo. Jest to sytuacja nadzwyczajna, nie ma wątpliwości, ponieważ tak jak pan radny wspominał, mówiłem wcześniej, zostali strażacy bez środków do działań, więc również uważam, że powinniśmy tę jednostkę wesprzeć. Proszę pan radny, słowo się uda. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja też chciałem się tutaj przychylić do tego wniosku pozytywnie, z uwagi na to, że wiem, jak sytuacja wygląda, bo też jestem w tych strukturach. Jak jest potrzeba wyjazdu, żeby ratować ludzkie życie, a nie mamy czym, a powiedzmy jednostkę czy samochód mamy w pobliżu i nie ma możliwości udzielić pomocy, trzeba ściągać z okolicznych wiosek, a ta jednostka chyba bodajże jest w krajowym systemie, także no, to jest priorytet dla takiej jednostki, żeby wyjechać, a myślę, że budżet, jakim dysponuje tam ta gmina, na długo ich tam, powiedzmy, zostawić w tym garażu, że będą mogli wyjeżdżać tej pomocy udzielać i wnioskuję, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek gminy Drużbice. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana. Szanowni państwo, ja bym sobie chciał tutaj, żeby ktoś wyjaśnił, czy ta firma pod nazwą Straż Pożarna, bo Ochotnicza Straż Pożarna to jest, że tak powiem, zobowiązana, czy ma musi i tak dalej. Myślę, że mi się wydaje, że tam jest blisko grupa, są tam od ratownictwa drogowego straże zawodowe, ale nie w tym rzecz. Proszę państwa, pierwsze pytanie, które sobie należy zadać, czy mieli ubezpieczone to?
ja, pani musi się samochód ubezpieczyć i się nikt nie lituje. Czy to kosztuje 3000, czy 2000, czy 5000? Mieli ubezpieczone, czy nie mieli? Jeżeli nie mieli, to ich błąd. I to nie znaczy, że jeżeli ktoś komuś skradnie coś, to rada gminy w kościele ma się pochylać i od razu wydawać grube pieniądze, 150 tysięcy. Druga sprawa. Przede wszystkim, że nie mamy pieniędzy już w budżecie na ten cel, bo już wszystkie środki są wykorzystane. Była tutaj taka umowa, że nie będziemy tworzyć nowego tego funduszu na ewentualne pomocy, jedynie, i tu jestem za, zawsze byłem jestem, w przypadku klęsk żywiołowych. Pożar, powódź, wichura, trąba powietrzna i tak dalej. Ale w takich sytuacjach, dlaczego mieli sprzęt nieubezpieczony? Gdzie był urząd gminy, który się tym opiekuje? Gdzie był prezes straży gminnej? Gdzie był prezes miejscowości? No gdzie oni byli? Dlaczego mieli sprzęt nieubezpieczony? Także uważam, że komisja tutaj zajęła... Tutaj uważam, że komisja zajęła stanowisko takie, jak powinna zająć. Bo my nie jesteśmy od tego. Od tego są firmy ubezpieczeniowe, które takie sprawy załatwiają bezproblemowo i nie ma nic z tym żadnych problemów, żeby takie pieniądze otrzymać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radnego, proszę. Ja myślę, że tutaj do pańskiej wypowiedzi powiem tak, ja nie wiem i jak pan też nie wie, czy było ubezpieczone, a jak, to jak było, to im zwrócili. Czy było, w jakiej kwocie, nie wiem, na ile, że na przykład ta refundacja z tego ubezpieczenia, co im pozwoli zakupić. Z tego, co tutaj piszą w piśmie, to praktycznie oni nie mają nic na samochodzie, żeby można było wyjechać. Ja powiedziałem swoje zdanie i to, co pan podkreślił. Mówiliśmy kiedyś, że jak ja byłem przewodniczącym, że też, żeby ograniczać, ale w razie kataklizmu, potrzeb i taka potrzeba tutaj jest w tej straży, bo ta straż to ratuje ludzkie życie, to jest trasa przelotowa, my tam też nasi mieszkańcy jeżdżą i jestem za tym, żeby w tej sytuacji pomóc, z uwagi na to, że możemy się domyślać, że budżet gminy Wróżbice nie pozwoli na w tym roku, ani Państwowa Straż nie ma środków, bo środki są przydzielane zawsze na początku roku, żeby doposażyć tą jednostkę w jakikolwiek sprzęt, żeby oni mogli, powiedzmy, w tym podstawowym sprzętem wyjechać na drogę i ratować życie, a myślę, że chyba to jest najważniejsze. A to jest moje zdanie i ja chciałem powiedzieć, że żeby pan głosował ten wniosek, jestem za tym. A ja głosem do pana mówię. Proszę pana, jak pan nie rozumie podstawowych pojęć, to już nie moja wina, proszę pana. Jak pan nazywa zwykłą kradzież kataklizmem lub żywiołem, no to nie moja wina. Tylko mogę ja powiedzieć przy kataklizmie i ale to nie był kataklizm. Ale proszę pana, to nie było kataklizm, tylko... Ale ta firma ratuje życie. Proszę pana, nie przeszkadzałem panu. Ale to nie był zwykły jakiś kataklizm, tylko zwykłe złodziejstwo. Zwykłe złodziejstwo, którego należy się spodziewać, każdy się spodziewa i każdy ma samochód ubezpieczony, jest autokasko. I drugiego pan nie rozumie. Nie jest pan tak... Nie jest taką prawdą, jak pan mówi, że oni otrzymają pieniądze w jakimś procencie. Nie w procencie. Praktycznie dostają 100%, bo nawet jest 100%. Nie, pan powiedział, że w procencie, nie w procencie. Bo jeżeli ten sprzęt był warty 150, to dostaną 150 ubezpieczalni. A jak sobie ubezpieczyli na 5, to dostaną 5. I tyle. Więc pytam, zadałem pytanie, gdzie jest prezes straży gminy, gdzie jest prezes straży jednostki miejscowej i gdzie jest urząd gminy, jeżeli mają sprzęt tego typu nieubezpieczony. Przecież taki sprzęt może i również jadą do wypadku, by samym autem najedzie, zniszczy go. Ten sprzęt ma każdy ubezpieczony i nie widzę takich straży tutaj chyba u nas w okolicy, żeby ktoś miał to nieubezpieczone. No po prostu mają bałagan u siebie i teraz to nie znaczy, że my mamy wydawać 150 tysięcy tak sobie ad hoc. Dziękuję uprzejmie. Czy my mamy jakiś zgasło wszystko? Zgasło. No i nic. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Ja proszę, radnie, proszę. Szanowni Państwo, czy zjednoczyliście, szanuję to pytanie moich przedmówców i mojego przedmówcy. Niemniej jednak uważam, że każdy popełnia błędy i akurat może tym błędem było nieubezpieczenie albo ubezpieczenie na niższą kwotę. Niemniej jednak uważam, że to jest sytuacja nadzwyczajna. Możemy my być w potrzebie, będąc w tamtym miejscu, mając wypadek, może nam coś się stać. Panie radny, przepraszam, ogłaszam 5 minut przerwy, mamy problemy techniczne.